Ford Lotus Cortina. Bardzo dziwna nazwa tego samochodu, ale faktycznie tak się nazywa. Spokojnie, bo to jest fajne auto, naprawdę. Jadę na mój zamek i spróbujmy jakoś normalnie ten samochód przerobić, nie? Ło, patrzcie, jaki drifter tutaj. Ricer jakiś. Zaraz to zrobimy. Ja myślę, że ten samochód będzie dobrze driftował. Silnik z przodu, nawet na tył chyba. Tak coś czuję, że na pewno tył. Dobra, tuningujemy go. Ja myślę, że można go ciekawie tutaj zrobić. Coś z nim pokombinujemy. Sprawdźmy spoilery najpierw. Tak, to będzie wersja driftowa tego samochodu. Właśnie nie, no dajmy ten spoiler. Musimy rejestrację zmienić. Tak się zastanawiam, jak zmienić. Na jaką rejestrację? O! Rzędowa szóstka, bardzo fajnie. I dajmy mu napęd na cztery koła. Taki trochę myk zrobimy z tym samochodem. Napęd na cztery koła i robimy do driftu. Nie jestem specjalistą w robieniu samochodów driftowych z napędem na cztery koła. No ale tutaj zrobimy wyjątek. Ile to jest? 568 kW? Ty, on waży tylko 880 kg! Ty, jemu tylko doczepić skrzydła i tyle. Teraz to wygląda na Dragstera. Nie, na Dragstera by wyglądał, jakbyśmy mieli tutaj felgi tak duże jak od wózka dla dzieci, wiesz? Takie malutkie. I te gumy musiałyby być takie wielkie. A teraz to jest drifter. Zaraz. Wow, te biegi są za krótkie, zdecydowanie. Dzisiaj też to auto kupiłem. Ja go nie kupowałem, ja go dostałem, wiesz? Polataj honikornem. Ja próbuję z tego samochodu zrobić honikorna, wiesz? Czyli napęd na cztery koła, ale coś tu nie wychodzi na razie. Tak się zastanawiam, co z nim zrobić. A zależy mi na tym, żebym miał ten napęd na cztery koła, ale jednak tak ciężko mu to wychodzi. Naprawdę trzeba tak wyczuć go dobrze już przed zakrętem, tak mniej więcej ogarnąć, w którą stronę chcesz lecieć. Tak? On takie bardziej power slide robi jakby, nie wiem. Dziwna sprawa. Ale są niektóre takie samochody, które faktycznie bardzo fajnie są z konwersją na pewno na cztery koła. Bardzo fajnie driftują. Silverado Chevrolet był świetny do tego. O, patrz. Aj, prawie się zmieściłem, kurde. Zrób chromowane auto. Patrzcie, złote felgi. W nadkolach się nie mieszczą, takie wielkie. No i teraz to tak. Pięknie leci. Świetny jest. Dobra, tu mamy fajne zakręty, uwaga. O, wypadłem trochę. Czekaj. O, teraz. Ale świetnie się ten. Nie wchodzi w zakręty. Teraz to w ogóle nie muszę ręcznego używać. Doskonale. Ten samochód jest bardzo lekki ogólnie. Nie wiem, czy byliście wcześniej, ale ten samochód waży gdzieś około 880 kg i ma 580 chyba kW mocy. Że to jest potwór, nie? Idealne auto do driftu. Dobra. Wow, golf! Znowu golf. Mało co w niego przywalił, mało brakowało.
To jest silnik z BMW, a wiadomo, wszystkie BMW-ki świetnie driftują, więc silnik też daje o sobie znać. Zrobimy jakiś zlocik driftowych samochodów, porobimy może drifty, znajdziemy jakąś sobie strefę driftową czy coś. Ja już mam swoją furę driftową na dzisiaj, nie wiem jak wy. Także kombinujcie tam, zaraz będziemy się spotykać. O! Cyk. Ale on jest, ale naprawdę czuć, że ten samochód jest taki mega, mega lekki. O, kurde, myślałem, że jeszcze uda mi się go ominąć. Ale nie wiem, no dodaję gazu, a ten po prostu nie da się nim jechać w prostej linii. Taki jest mocny. I ciężko jest tak ładnie sobie polecieć, tak idealnie, tak równo, tak jak lubię, żeby ten drift był taki, wiesz, płynny, nie? Ciężko tak. Samochodzik jest po prostu za lekki, aż. Ale, o, ten co? Zatrzymał mnie praktycznie do zera. Siema Michał. Niektórzy to świetnie driftowali ostatnio. Pamiętam, któryś tam ładnie poleciał. Oj, za szybko! Przesterowałem. Ja dzisiaj jeździłem Opel Corsą. Jeździłem na rowerze. Cały dzień na rowerze. Fajnie, Patryk. Byłem na rowerze. U mnie w Szczecinie brzydka pogoda. No to współczuję. O, przesterowałem. Kurde. Spoko to auto, jest tylko takie zbyt gwałtowne jak dla mnie. No, więc Ford Lotus Cortina. Można go zrobić na drift bardzo ciekawie. Tutaj spróbowaliśmy z napędem na 4 koła, ale było bardzo ciężko. Więc w sumie skończyliśmy z napędem na tył. No i tutaj zdecydowanie za mało wagi, żeby ładnie tym polecieć. Może gdybym założył lepsze opony, to by poszło? Albo szersze z tyłu, to by było bardziej stabilnie. Możecie popróbować sobie, ale ciekawy samochód. No i fajnie można go zrobić. Polecam.